Na program zaprasza Pilsner Urquell. Nic nie pobije oryginału. Dziennikarz, korespondent wojenny, ale też redaktor naczelny Playboya, ale też pisarz i to taki poważny pisarz, sensacyjny ale też prezenter re rewizyjny. No wiele tutaj było y, ról w jego życiu. Był też dyrektorem jednego z największych wydawnictw książkowych w Polsce. Tajemnicza postać, a dla mnie ważna, ponieważ w ciągu mojego życia nasze ścieżki wielokrotnie się przycinały. Czasem w taki sposób, że nawet o tym nie wiedzieliśmy. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Meller. Dzień dobry państwu, cześć Tomek. Cześć. Znaczy, wiesz, ty się w moim życiu pojawiłeś, kiedy w ogóle pewnie nie wiedziałeś, że ja istnieję, bo byłem dzieckiem, a ja słyszałem od mojego taty, który był twoim wykładowcą. Wykładowcą, prawda? Na, e, no tak, w Akademii Teatralnej. Na Wydziale i... wiedzy o teatrze. Tak jest, wykładał historię. Tak, tak, tak. Także ja, ja o Tom Kuraczku słyszałem, e, słyszałem już jako Małolat. A nie wiem, czy wiesz, że twój tata Stefan Meller był nie tylko świetnym wykładowcą, ale był także obiektem westchnień wszystkich studentek. Coś tam na ten temat doszło. Ja, no, kiedy już sam byłem dorosłym mężczyzną, to sobie z tatą rozmawialiśmy, jak mężczyźni, o różnych rzeczach. Tak, wiesz, była taka rzecz. Może nie na temat, ale w pewnym momencie, kiedy ja już zacząłem pracować jako reporter, pracowałem w polityce, no i jak się spotykałem z yy, aktorami i aktorkami z pewnego pokolenia, starszymi mm -hmm. trochę ode mnie, ale którzy właśnie na hasło, jak się przedstawiałem Marcin Meller, to często u kobiet było takie westchnienie, ale bynajmniej nie z mojego powodu, tylko z powodu byłego wykładowcy. I były też sytuacje takie trochę dla mnie żenujące, ponieważ jak rozumiem, mój tata czasami w czasie wykładów, czy się nudził, czy nie wiem o co chodziło, ale opowiadał o jakichś szczegółach w stylu, że mam obsesję kotleta schabowego, co tam Marcinek zrobił. I wiesz, ja mam jestem pod trzydziestkę, a tu nagle spotykam kogoś, dla kogo jestem po prostu dzieckiem, dzieckiem no bo tak. tak, bo słyszał opowieści. Nie, no było to wzruszające w sumie, znaczy na początku chciałem zabić ojca, oczywiście wtedy jeszcze żył, więc mu mówiłem, czy musieliś opowiadać, to wszystko. A potem sam jako ojciec zauważyłem, że mam tę samą przypadłość, więc... No macie jeszcze R wspólne. Takie, takie R w, w wymowie, które zresztą daje niesamowity wdzięk. Wiesz, to, to, to też wpływa na przyciąganie uwagi. Ale wiesz, mówimy krotochwilnie na ten temat, a, a tymczasem powód mojego spotkania z twoim ojcem był bardzo poważny i dla ciebie też ważny i dla twojej rodziny, ponieważ tata trafił do Akademii Teatralnej na nowo powstały Wydział Wiedzy o Teatrze dlatego, że Akademia Teatralna nie podlega Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego, które wydało zakaz zatrudniania twojego ojca po marcu 1968 roku. Ale to, tu stworzono taki wydział między innymi po to, w szkole teatralnej gdzie nie było takiej tradycji, żeby zatrudnić najlepszych profesorów, wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy byli mieli berów z to znaczy mieli zakaz wykonywania zawodu i wykładania, a tu mogli i zebrała się niesamowita grupa intelektualistów, odważnych intelektualistów. Ja dlatego w ogóle poszedłem do Akademii Teatralnej, między innymi dla twojego ojca. Miło to słyszeć. No, ale wiesz, nie miło, bo marzec 1968 roku to nie był miły... Tak, y ale wiesz, ale to jest... Ja generalnie uważam, że wszystko czemuś w życiu służy. Oczywiście marzec 68 roku był straszny, ale z drugiej strony dzięki temu jest anegdota, że ojciec był zatrudniony na stanowisku kasierki, Nawet nie kasjera, tylko kasjerki Spółdzielni Piękności ISIS, bo kasjerka, bo by nie było męskiego stanowiska pracy. No, gdyby... Jak mówię, no, to było straszne doświadczenie rodzinne, znaczy w ogóle dla, dla, dla Polski... Dla naszej rodziny. Ale dlaczego dla waszej rodziny było takie straszne? A bo mm, no tak. Tata, tata wyleciał z pracy z zakazem pracy. E, e, Okej. Okay, no, kilka miesięcy później popełniła samobójstwo jego siostra młodsza, Irenka, moja ciocia, której nigdy nie poznałem. Ja w sumie byłem e, jedyną pociechą w tym roku dla rodziny, bo e, Irenka się zabija pod koniec września 68, a ja się urodziłem 26 października. Więc jak z tego co mówi też tata, e, prawdopodobnie samobójstwo próbowali popełnić też moi dziadkowie, czyli rodzice taty i Irenki. To było z powodu tego, co się wtedy działo, nastąpiło w, Eem, na to... pod, spowodowane przez Władysława Gomułkę co... i partię nagonka na Żydów. Na Żydów i osoby pochodzenia żydowskiego. Tak. Wiesz, to było w sensie bezpośredniego przeżycia. to było bardziej skomplikowane, w tym sensie, że z tego, co wiem, że Irenka była w ogóle słaba psychicznie. Mhm. E, I jakby to wszystko, co się zwalało wtedy w 1968 roku, wylewało z znaczy z mediów, z e, przemówień, to było jak na nią za dużo. A, no a dziadkowie e, e, dziadkowie byli wierzącymi komunistami, znaczy wierzącymi w komunizm, oczywiście mm -hmm. nie, nie, nie w pana mm -hmm. Boga. No i jakby ten 68 to też był dla nich. Świat im się bo, zawalił. No świat im się zawalił, bo jakby w coś, co są, dziadek wyleciał w tym 68 roku z partii, z kolei wyrzucono, a on tam jeszcze e, kilkanaście lat później, to już ja pamiętam, że składał podania o przywrócenie, bo naprawdę w to wierzył, w związku z czym mu się ten świat zawalił. I kiedy, kiedy zmarła ich córka, znaczy oni się wypierali tego, yy, natomiast tata ich znalazł w, w no nieprzytomnych, nie wchodząc w szczegóły, yy, przeżyli, wychowywali mnie, więc, yy, więc ten 68 to, to był, yy, to był, w tym sensie był straszny. Ale ty się wtedy dopiero urodziłeś tak. i ciekaw jestem, czy w momencie, kiedy wiesz, byłeś wychowywany przez ojca, dorastałeś, czy miałeś w sobie taką powiedziałbym, rodzinną traumę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. No tak, wiesz, jest... Yy, znaczy Ja się interesowałem nad tymi badaniami o dziedziczeniu traumy w genach, yy, mm -hmm. yy, że yy, moja, moja śląska żona się ze mnie śmieje, że jestem trzecie pokolenie Holokaustu, yy, w sensie jakiegoś chomikowania, myszkowania, <laughs> obsesji zabezpieczenia się, żeby, nie wiem, była spiżarka pełna, żeby yy, i natomiast do no, 68 u nas był w domu bardzo, bardzo ważny, bo to e, ważny dla naszej rodziny, dla przyjaciół. Nie wiem czy większość, ale bardzo duża część przyjaciół, rodziców e, wyemigrowała wtedy. Rozjechała się po świecie, tam zresztą była... E, no dostawali paszport w jedną stronę tak, po prostu. Tak. Tam zresztą była taka sytuacja, że to mama, moja mama, polka katoliczka z rodziny przesiedleńców z Lwowa. Mama miała dość tego syfu w 68 i chciała emigrować e, i, e, i tata. Czyli ta żydowska część rodziny, że nie, jak potem mówię, że nie się dać satysfakcji, że się da wyrzucić e, z Polski. Więc to, to, to wspomnienie 68, jakby było, e, nawet nie musiałem mieć tego w, w genach, tylko po prostu w opowieściach rodzinnych, to było cały czas. E, I e, jakby ja się tym bardzo interesowałem, też zresztą pamiętam, że e, na historię pisałem jakąś pracę roczną. To było też tak, że pewnie głównie za sprawą taty, Miał dosyć, jak pamiętasz, rozrywkowe podejście do różnych rzeczy. Więc on Umiał opowiadać o historii w sposób anegdotyczny. No tak, i rozbrajał dużo rzeczy śmiechem, dowcipem. Tak, tak. No i wiesz, no takie rzeczy, które ja nawet opowiadam, ale ty, no wiesz, pierwszy raz wezwany do szkoły był, jak ja byłem w pierwszej klasie, bo jak pani pokazała w szkole jelenia, znaczy na tablicy, i spytała, jak się nazywa to zwierzę, to ja od razu rączka w górę. Proszę Marcinku, a ja wierzę, że Lenin, na co rok 76, Polska Komunistyczna, na co pani, jaki jak Lenin, jaki Lenin, Lenin, tata mi powiedział, że to Lenin, no więc niemożliwe, żebyś tata powiedział. No i ten ojciec wezwany, a on mi jeszcze więcej powiedział, że ten w Moskwie to jest Jeleń i że miał żonę Sarańkę-Dupeńkę. I e, ojciec wezwany, oczywiście się wyparł, e, że m, Marcinkowi, źle zrozumiałeś Marcinkowi coś, coś się pomyliło. Podczas, wziął mnie na lody. Mówi, no, wiem, 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 nie kłamałeś, nie kłamałeś, ale no tam niektóre rzeczy wiesz. Więc, więc wiesz co, ja, ja też podziwiałem go, przyznam szczerze, że on gadaliśmy z siostrą nawet o tym ostatnio, że on na przykład doktorat napisał w sumie na tym bezrobociu i ja wiem jak mnie się ciężko zmobilizować czasem do zrobienia rzeczy za pieniądze, na termin no z wrodzonego lenistwa albo z jakiejś rozlazłości on nie mając żadnego, żadnej motywacji poza tym, żeby ten doktorat napisać, obronić i to mi się oczywiście kojarzy ze wspomnieniem dzieciństwa, jak on tam stuka na tej maszynie w tym swoim pokoju. Więc yy, yy, nie, nie, to nie było tak, że była atmosfera grozy z powodu tego 68. Ale to było coś, co jakby mieliśmy zawsze, miałem zawsze w głowie, miałem zawsze w pamięci. Ale równie dobrze bawiło mnie to, że był kasjerką Współdzielni Piękności Iziz. No i widzisz, i to w tobie było cały czas, bo kiedy się przyglądałem twojej biografii i czytałem o tym, jak studiowałeś historię, byłeś na studiach członkiem dwóch organizacji NZS-u, czyli bardzo poważnej takiej protestującej organizacji studenckiej i pomarańczowej alternatywy, co mnie się bardzo podoba, bo powiem szczerze, że z tych dwóch organizacji bliższa mi jest pomarańczowa alternatywa, ale to było, to z kolei była bardzo elitarna grupa, i słabo zrozumiana chyba społecznie, bo, no bo, bo wymagająca umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Wiesz co? E, e, to jest tak, że e, e, kopę czym była pomarańczowa alternatywa. Tak, grupa była może niewielka, ale e zyskiwała duże poparcie społeczne. Znaczy było zapotrzebowanie nawet na tej końcówce komuny, kiedy ilość patosu była niezmierzona, na po prostu taką uliczną rozrywkę, no bo Marańczywa alternatywa polegała na obśmiewaniu po prostu rzeczywistości rozbrajeniu śmiechem, co też jakby ówczesne władze komunistyczne stawiało w sytuacji, nie widzieli jak się zachować. No, Ośmieszany człowiek jest tak. bezradny. Tak, tak, to były wspaniałe, to akurat nie było w Warszawie, nie to z Wrocławia. Tak, to przyszło z Wrocławia. My robiliśmy to w Warszawie, ale y, chciałem podać przykład jednego y, yy. akurat z wrocławskich happeningu, kiedy bodaj na dzień, dzień Milicjanta, który przypadał gdzieś w październiku, wrocławska pomarańczowa alternatywa wezwała wszystkich, żeby się przebierali za tajniaków i przyszli na świdniską, gdzie się we Wrocławiu zawsze zaczynało i legitymowali wszystkich. No i się zrobił ta.... nieprawdopodobny bajzel, dlatego, że przyszło mnóstwo ludzi w skórzanych płaszczach, którzy każdego przechodnia prosili o dokumenty, więc ludzie się bali, no bo to jednak komuna, pokazywali tak. dokumenty, to ci się zaczynali śmiać, bo to byli studenci weseli, po czym za chwilę znowu ktoś podchodzi i prosi o dokumenty, to mówi, ty spadaj synek, ten wyciąga pałę i zaczyna bić, bo to już jest prawdziwy, prawdziwy tajnik. E Pamiętam, że kiedyś w Warszawie na, na rocznicę rewolucji październikowej, yy, myśmy dosłownie w kilkanaście osób organizujących happening, przyszło kilka kilkanaście tysięcy ludzi, yy, i to było yy, bardzo młodzi ludzie, to znaczy yy, większość to nawet nie studenci, tylko licaliści. Mm -hmm. I tu też był problem właśnie yy, z moimi kolegami z NZS-u, w którym też działałem, yy, że koleżankami, którzy uważali, że to jest A, odciąganie ludzi od poważnych yy, działań, a B, że y, to jest narażanie, y, narażanie tych młodych ludzi często nieletnich na to, że zostaną pobici przez, przez ZOMO. Co ja miałem taką historię osobistą dosyć zabawną w związku z tym tą dwoistością. Mianowicie kiedyś y, m, przed happeningiem y, Służba Bezpieczeństwa nie do końca miała rozkminione, kto jest w NZS-ie, kto jest pomarańczowej. Więc brali po listach NZS-u. Czyli, My, że, że są przeciwko, ale nie wiedzieli tak, dokładnie tak, nie wiedzieli gdzie. To, nie zdawali sobie sprawy do, z tych podziałów też, że mm -hmm. większość NZS-u była przeciwna pomarańczowej. Więc aresztowali jak leci. Mnie zwinęli z klucza, klucza NZS-owskiego, ale akurat słusznie. E, słusznie, e, bo robiłem tą pomarańczową alternatywę. Wzięli mnie zresztą z domu, e, i e, babcia mnie wypucowała, bo przyszli, kiedy mnie nie było, a ona myślała, że do moi koledzy i powiedzia, powiedziała, <laughs> że, 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 że zaraz wrócę, więc poczekali. Tata, jak się o tym dowiedział, mówi: I ty, stara komunistka, która działałaś nielegalnie, wydałaś wnuka u UBC, ona nie wiedziała. A e, to był październik, więc tata pyta się, a jak Marcin był ubrany? Chodziło o. Czy było ciepło? A babcia wrodzona, urodzona SS. Babcia miała świetnie dobrane kolory. Więc e, dobra, i wiozą mnie na komendę chyba na Opaczewską w Warszawie, wrzucają do celi. Nagle patrzy mój kolega e, z NZS-u, ze studiów. No to ja do niego cześć, a ten w ogóle odwraca się i się nie odzywa do mnie. Ja ups, co się dzieje, co się dzieje. No nie odzywał się do mnie ze 24 godziny, to stresze, bo to było dłużej. Sens był taki. On robił podchody pod jakąś dziewczynę od dłuższego czasu. Aha. A co ważne, był z tej frakcji nzs u który, która uważała, że pomarańczowa to są głupie, yy, głupie marnowanie czasu. No i krótko mówiąc, wreszcie dziewczyna zgodziła się przyjść. Wiesz, on kupił wtedy pewnie wino Sofia Blanc de Blanc, czy co tam się piło. Blanc de Blanc? Wiesz, bryśni, no, mm, tak. wiesz, jakieś dania. Dzwonek do drzwi, podchodzi, cały wypachnie otwiera, tam dwóch mundurowych, oh. pan pójdzie z nami. No więc ym, też bym się wkurzył na jego miejscu, że zamiast zażywać prawda, cielesnych uciech, siedział ze mną na dołku. Jeszcze siedzieliśmy z jakimś tym morderstwem, recydywistą, yy, który, który przemówił dopiero po 24 godzinach, bo był tak pijany, jak go przywieźli. I potem właśnie okazało się, że siedział też w stanie wojennym i wspominał to jako koszmar, bo siedział z politycznymi, którzy cały czas śpiewali pieśni patriotyczne. On mówił, że już wolał być przeniesiony do obostrzonego rygoru, tylko żeby nie siedzieć z tymi śpiewającymi. A widzisz, teraz bardziej może rozumiem, dlaczego mając 25 lat zamarzyłeś, żeby do Afryki wyjechać z Polski. I te, wtedy znowu nasze ścieżki tak. się, i wtedy już konkretnie przecięły, bo ja byłem redaktorem naczelnym Playboya i pamiętam do dziś to mam za wyjątkowy honor, że mogłem wspomóc grupę tak młodych dziennikarzy, bo to byłeś ty, Marcin Kydryński, tak. i, i, i jechaliście do, do Afryki, a my jako Playboy da, dodaliśmy trochę pieniędzy, żeby by wspomóc tę wyprawę za to, że jak wrócicie, to napiszecie tak. reportaże. Tak. E, tak i e, zresztą e, e, pamiętam, że był tekst Marcina, mhm. gdzie e, on wykorzystał zdjęcie, e, znaczy wśród jego zdjęć było zdjęcie, gdzie ja siedzę tyłem przy Wodospadach Wiktorii. Tak. Takie piękne jak to on robi zdjęcia nastrojowe, ale to zdjęcie to była śmieszny PS do tego, był, bo Rok później, półtora roku później, jako reporter polityki byłem w byłej Jugosławii mm -hmm. pisząc o polskich żołnierzach w tak zwanej krainie. To był tak zwany Polbat, polski batalion. Tak. I byłem w koszarach i nagle widzę nad jednym z łóżek żołnierskich. Yy, zamiast dziewczyn zwyczajowych, moje zdjęcie rozumiesz, yy, co prawda, tył, plecy, jak siedzę pod tymi wodospadami. Ja się nawet zaciekawiłem, skąd. Yy, a, yy, 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 powiedzieli, że im się przyroda podobała. Że chodziło o wodospady. Chodzi o wodospady. No więc no. wiesz, tak, że to. Nigdy nie ustalisz takich rzeczy. Yy, właśnie, więc, ale wiesz. Yy, 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 ja w koszarach na, na, na plakacie. W jako dję... poster Boy, to jest ostatnie miejsce, jakie bym mi sobie wyobrażał. Tak, a w ale dodatku pamiętam. zdjęcie z Playboya. Tak. To było to zdjęcie, które zostało wydrukowane, więc to się wiesz w plecie, plecie. Ale powiedz mi, dlaczego Afryka? Słuchaj. W sensie takim podstawowym, chronologicznym, to było trochę tak, że myśmy z Marcinem wtedy się jakoś poznaliśmy i zgadaliśmy się, że. Znaczy wydawało się nam się, że rzeczywistość Polski już w roku 92, bo wtedy zaczęliśmy gadać, już jest nudna, mm -hmm. e, i że żeby pójść w świat. E, I pomysł był, żeby jechać dookoła świata. Mm -hmm. e, plan był taki, i nawet pamiętam, że byliśmy u sobie słowa zasady, e, byłego naszego czempiona rajdowego wówczas mm. dyrektora dużego tam, importera samochodów Mercedesów. E, I e, nawet zasada wstępnie mówi, że nam da samochód, żeby do tego koła świata jechać. Ta rzecz się rozbiła o nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy głównie o pieniądze. Jak nie wiadomo, o co chodzi to o pieniądze. I to chyba Marcin powiedział, żeby w takim razie tylko Afryka, bo najbliżej, bo mm -hmm. po prostu można tanio polecić. Relatywnie tanie, do, do Kairu i tam zacząć. I też e, z, była z nami jeszcze trójka osób, to znaczy dołączyła inaczej. Ja e, się wahałem, e, e, nie wiedział, pracowałem wtedy w polityce już, zostawić pracę, a co będzie, jak wrócę, zacząłem wymiękać. I wtedy e, Marcin, z nami Marcin się, Kiedryński bo oni. Marcin mówię. Kiedryński znał Olgę Stanisławską. Która to Olga powiedziała, to w takim razie ja pojadę. I oni się mówili we dwójkę, to nadal nie zrobiło na mnie wrażenia. Natomiast wtedy robiłem, jak robiłem co roku, bale przebierańców na architekturze warszawskiej i przyniosłem Marcinowi zaproszenie. To musiał być jakoś listopad, a on, dosłownie za dwa miesiące mieli wyjeżdżać, może październik. Przyniosłem to zaproszenie, a Marcin powiedział. Jakieś wkąśliwie, no tak, to wszystko na co cię stać, zrobić imprezę, a do Afryki wow. nie. I tak mi ten honor nakopał, no. że ja nie mając pieniędzy, nie mając niczego i tak dalej, i tak dalej, powiedział, o nie, o nie, tak się bawić nie będziemy. I stanąłem na głowie yy, po prostu też z pomocą znajomych, przyjaciół, ja pamiętam, koleżanka pracowała w kasynach, to miałem zrobić jakieś zdjęcia dla kasyna, no cuda na kiju. A też się Czyli wtedy wiesz, okaz... taki patronajt zrobiłeś wtedy, tak, Pierwszy. Tak, prywatny patronajt. Tak. I, I wtedy była jeszcze dwójka znajomych naszych. Zresztą dziewczyna, której się kochałem w przedszkolu, Zuza Pol, później dziennikarka, Piotrek i wtedy fotograf, dzisiaj w innej branży. I oni też lecili do Afryki, a wszyscy się jakoś znaliśmy, więc była w sumie nas piątka w układzie. I pojechaliśmy. W sumie spędziliśmy razem w Całą piątką, e, chyba w Sudanie, nam się tak w, wszystkim drogi przycięły. Potem Zuza i Piotrek, oni od początku chcieli e, być zainteresowani głównie północną Afryką, czyli Sudan, Erytrea, Etiopia. E, e, my z, e, z Marcinem Kedryńskim chcieliśmy do Kapsztadu przez całą Afrykę. E, Olga jeszcze gdzieś się odbiła w, w drugą stronę. Z mojej perspektywy było tak, że wróciliśmy e, e, i ja miałem. Kompletnie mieszaną miłość, nienawiść po prostu we mnie grała. Ale do to znaczy, Afryki czy do Afryki Do Afryki. A, do Afryki. No i to było y, zafascynowanie z taką reakcją, którą teraz po latach, nie po latach, już dosyć szybko to wiedziałem, że to, była, to, była, to był szok po prostu. Znaczy Nieprzygotowanie, miałem 25 lat, w ogóle nie byłem przygotowany na to zderzenie, wiesz, od, takie proste nawet rzeczy z totalną nędzą, biedą, z jakimiś kontrastami y, społecznymi, z tego, że nie rozumiałem wtedy. Y, no, zachowań ludzkich, no, po prostu inna kultura, inna cywilizacja. E, i, e, i, e, I w takim pomieszaniu nastroju wróciłem do Polski i dosyć szybko się okazało, e, 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 że ta fascynacja jest silniejsza niż ta e, niechęć. No i minęło raptem półtora roku i wróciłem już tam w 96' tam na, 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 na blisko rok. Czyli Afryka po prostu wsiąkła w ciebie, ona to musiała się, się trochę wiesz... Całą tą piątkę wsiąkła wiesz. Tak, to, jest, to prawda. To jest coś takiego, że miałem kolegę w liceum, który się wychował w Nigerii i on po prostu, kiedy mi przed tym pierwszym wyjazdem Szymon pokazywał mapy jakieś i tak dalej, on powiedział, zobaczysz najpewniej jak cię znam pojedziesz wsiąknie, że po prostu raz ktoś pojedzie do Afryki i już e, przepada. i, i no, no Marcin to do dzisiaj wraca i tak. tam fotograficznie wydaje albumy. Książki. No i muzycznie też. Tak, no, muzyczne fascynacje. Olga, Olga napisała potem Stanisławska książkę Rondo de Gola, za którą zresztą zebrała rozliczne nagrody. Tam e, Zuza Poli, Piotrek Mruziński też jakoś wracali. Ja wracałem, każdy już osobno tą afrykańską e, ścieżką potem podążał, no, ale. No, ale tak wsiąkliśmy, że to, że, że, że lata. A że to jest do dziś i zresztą wrócimy do tego, bo, bo to w tobie jest bardzo mocne, ale w międzyczasie chciałem jeszcze wyjaśnić, po co ci były wojny. Bo ty nagle zacząłeś jeździć trochę wcześniej już w, w miejsca, gdzie się biją. I z punktu widzenia dzisiejszej wojny na Ukrainie, gdzie, gdzie widzę, jak, jak to wygląda, jak taka wojna blisko za granicą wygląda w realu. Mm -hmm to zastanawiam się, dlaczego chciałeś w tym piekle być? Już mówię, to powód był w pewnym sensie dosyć prosty. To znaczy, po pierwsze kwestie charakterologiczne, że mnie po prostu nosiło. Tak? Mm -hmm. to, to, to są te na pomarańczowa alternatywa. Kwestie charakterologiczne, no, potrzeba czynu, działania i takiego na... na Dużych obrotach, łącznie z jakimś ryzykiem, no bo e, oczywiście to, co się działo w Polsce, to nic z wojną nie miało wspólnego, ale na przykład, nie wiem, e, e, prze, przewożenie przez miasto tam nielegalnych druków, no to gdyby, gdyby aresztowali, to wiadomo, e, nic wesołego. No, parę aresztów zaliczyłem. Mówię tylko o, o tym, że e, świadomie to robiłem i ponosiłem konsekwencje. W po 1989 roku. U nas przemiany demokratyczne w Bukareszcie, raczej w Timisoarze, w Temerzwarze wybucha e, rewolucja Pucz, jak zwał, tak zwał, w Rumunii e, krwawa e, rozstrzelanie uliczne małżeństwa Czałszewsku i na uniwersytecie po prostu ktoś idzie i się pyta, kto pojedzie z konwojem pomocy humanitarnej do Bukaresztu. Że jedzie pociąg e, z darami, z pomocą humanitarną, mhm. tylko jest problem, nie wiem, nie, 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 nie wiem, dzisiaj nie potrafię powiedzieć, czy były to legendy miejskie, czy faktycznie tak było. Mówiono o E, napadach na te pociągi mm -hmm. i to w wersji takiej westernowej, że e, jak się wówczas mówiło, że po prostu e, grupy cyganów na koniach po prostu napadają na te e, pociągi. I te pociągi, e, w związku z czym ten pociąg musiał wyjeżdżać z Warszawy Wschodniej zadrutowany, ale pod, e, zaspawany, ale chodziło, żeby byli ludzie, którzy będą pilotować ten mm -hmm. e, pociąg. No i tam nadmiaru chętnych nie było. Nas się zgłosiło czterech. Ja, Michał Wójcik, mój jeszcze kolega z liceum, który później został autorem popularnych książek historycznych, popularno-historycznych, i jeszcze dwóch, dwóch chłopaków. I pojechaliśmy do tego Bukaresztu, nie napadli nas. Eee, nie. Ale próbowali napaść? Nie, nie, nie. To nie, nie, nie. No, była spokojna podróż. Mhm. Eee, przywieźliśmy, docholowaliśmy ten transport do Bukaresztu. Jak po latach się dowiedziałem, sympatyczny opozycjonista, któremu przekazaliśmy dary, był de facto majorem sekuritate, czyli rumuńskiej bezpieki, eee, i nie wiadomo hmm. gdzie poszły e, nasze dary. E, Niemniej my spędziliśmy parę dni w tym Bukaresie, gdzie w zasadzie już było po puczu, ale nadal i strzelali, i taka atmosfera dziwna, i tak. Byliśmy w jakimś takim hotelu, gdzie nie było nikogo. E, e, w piekiełku tak zwanym, bo nie wiem, ze 30 Czyli znudzonych prostytutek, 30 znudzonych prostytutek, y, które, zero klientów, w związku z czym nam oferowały, że w ogóle w promocji za darmo, nie wiem, żeby po prostu. no, Coś robić? Nie, skorzysta nie, nie skorzystaliśmy. Byliśmy ideowi i młodzi i nie chcieliśmy w ten sposób korzystać prawda z okazji. I y, pamiętam, jak byliśmy w budynku KC, gdzie dziury po kulach, tak. wiesz, pamiętam taką rzecz... Bo tam była nam poważnie tak, ta zmiana ustrojowa, no, no to nie zabrać, tak nie jak u nas. Ale pamiętam taką scenę na przykład, sytuację, że wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia w tym budynku Komunistycznej Partii Rumunii i są goście w mundurach, ale mają jakieś takie w adidasach sportowych, wiesz, coś szabrowali, do, nie dopasowali, broń leżąca wszędzie i pamiętam, to zapamiętałem... Zapach, najpierw poczułem zapach i na stole stos pomarańczy, no to był z jakichś darów, no taka sur, sur, surrealizm kompletny. I wydało mi się to po prostu fascynujące. W związku z czym i potem nie było zaraz bezpośredniego ciągu dalszego, bo ja potem jeszcze wyjechałem, tata wyjechał na wykłady do Stanów na rok, ja za nim, ale mija tam dwa lata, jestem już na stażu w polityce. I spotykam, jak po latach się okaże, w mieszkaniu Wojciecha Tochmana, wówczas studenta, Reportażysty, pisarza. Tak, wtedy nie miałem świadomości, to, to po latach, Mariusz Szczygieł, który usłyszał anegdotę, którą zaraz ci opowiem, to połączył kropki i powiedział: To musiało być u Tochmana. I na tej imprezie spotykam Krzysztofa Millera. Mm -hmm. Mojego kolegę z podziemnego NZS-u, który był fotografem wszystkich demonstracji nielegalnych i był kompletnym szaleńcem bożym. Znaczy on najchętniej by każdą demonstrację kierował prosto na kordon zomowców, żeby mieć dobre ujęcia, ale sam również nadstawiał y, y, głowę, y, było takiego słynne zdjęcie z Jarocina w późniejszych latach, jak leży z go kopią, a on leżąc robi im zdjęcie. Aresztowali go w, Cze w Czechosłowacji, wyrzucili w Gruzji, etc. No i na tej imprezie y, u Tochmana coś tam gadu gadu, on już wtedy tworzył duet z Wojciechem Jagielskim, świetnym reporterem, reportażystą, pisarzem. Wojennym właśnie. Dojennym, mieli jechać do Afganistanu, tylko że Jagielski z jakichś powodów nie mógł. I Miller do mnie, czy, czy się z nim przyjadę do Afganistanu na tej zasadzie. Przejadę wie, do Afganistanu. Dębki, Zakopane, wiesz, Kazimierz nad Wisłą. A ja oczywiście, oczywiście, zwłaszcza, że wódka była tam pita intensywnie. No i rano po prostu do Jana Bijaka, znanego ci byłego naczelnego polityki, e, miałem lat 23 e, i pół, z pytaniem, czy ja mógłbym z tym Millerem do Afganistanu. A Bijak tak, hej młody, że ten Afganistan sam to może już nie jest taki ciekawy, to też jest zabawne w kontekście, co się później działo, ale młody, jak chcesz spróbować, jak to jest na, na wojnie, to czemu nie? Tylko to bardziej y, albo Azja, y, postradziecka Azja y, Centralna, albo Kaukas. Mm -hmm. A wtedy na Kaukazie akurat się znowu coś zadziało, tam Ormianie przybili y, się z okrążenia z Karabachu do właściwej Armenii. Poza tym to wydawało mi się jako człowiekowi ideowemu, że ta walka Or Ormian jest taką walką bardzo słuszną, w związku z czym powiedziałem Kaukas. I poleciałem w zasadzie nie mając y, żadnego przygotowania... Y, to, i w największym skrócie okazało się wtedy na tym Kaukazie, że ja daję rady pod kilkoma względami. To znaczy, że jestem w stanie dostać się w strefę naprawdę wojenną konfliktu, tam, nie wiem, uciec pod jakiegoś ostrzału, tego typu rzeczy. A potem jestem w stanie napisać teksty, które się bronią na tyle, że tak dobry tygodnik jak polityka je drukuje. No i tak się zaczęło w sumie dziesięcioleci. Krótko historia. mówiąc, jesteś dziennikarskim awanturnikiem wojennym. Byłem. 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 <laughs> e, wiesz. E... Te, 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 te twoje korespondencje wojenne na szczęście w pewnym momencie się skończyły. I przestałeś jeździć na wojnę. Dlaczego? Bo ci, tacy jak Wojtek Jagielski, no to no właściwie przez większość swojego tak. życia zawodowego uprawiają tę ten, ten, ten niebezpiecz, ten niebezpieczną specjalność dziennikarską. A ty się w pewnym momencie wycofałeś z tego. Wiesz, to, to trochę się stało w ten sposób, że. Yy... Też zmieniały się trochę media, zmieniała się też tygodni polityka i po prostu... Przechodził z tej wielkiej takiej gazetowej formuły. To też wcześniej, to był 95. Yy, tylko yy, yy, I zresztą przez to wyleciałem z roboty. znaczy nie, nie przez zmianę, tylko mnie Jerzy Baczyński, dzisiejszy naczelny, cały czas wyrzucił słusznie, żeby było jasne po prostu pisałem do trzeciego numeru tego kolorowego magazynu. Przechodził wtedy z wielkiej takiej tak, płachty tak, tak, na to, taki, no jaki jest dzisiaj numer tak. kolorowy ale la Newsweek. Tak. I było, wiesz, nerwowo w redakcji, wiadomo, zmiana formatu, zmiana wszystkiego. A ty miałeś napisać artykuł. Miałem napisać tak, rubrykę na własne oczy, czyli to na końcu numeru reportaż y, y, z fotografem, wiesz, reportaż o Discopolo które wówczas jeszcze nie weszło do miast, jeszcze ludzie często, mieszczuchy jeszcze nie wiedziały, co to jest Disco Polo, tak. Więc ja miałem pojeździć. Efektowny temat. Super temat. Tylko, że aż za bardzo się wkręciłem, rozumiesz, i nie dostarczyłem tekstu na czas. E, to z to punktu był... widzenia dziennikarstwa to jest duży tak. grzech. Zwłaszcza, że to nie był pierwszy raz, że nie dostarczyłem czegoś na termin e, i po prostu. I, i nie patrzeń... wstydzisz się teraz to powiedzieć? No, słuchaj, zacz, co mam. No, tak Potem było. redaktor naczelny. Ale, no, słuchaj, wszystko czemu w życiu służy, ja w to wierzę, że jest przeznaczenie i karma. Nie, nie byłoby tej powieści bez tego, Bez mojej utraty pracy w roku 95. Skoro powiedziałeś tej powieści, to ja od razu A. pokażę Czerwona Ziemia. My zaraz dojdziemy do tej ale książki, to... bo ona jest pewną sumą Twoich tak, doświadczeń. Ale, ale jest, 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 jest łańcuch zdarzeń, który być może zaczyna się wtedy, kiedy jadę do Bukaresztu albo, albo kiedy idziemy do Afryki. Ale na pewno to, że wyleciałem z roboty jesienią 1995 ma bezpośredni wpływ na to, że powstała Czerwona Ziemia. Baczyński nie wytrzymał, zawaliłem kolejny raz. Wyrzucił mnie z, y, z pracy. W mojej obronie stanęło dwóch nieżyjących już wspaniałych dziennikarzy, czyli Piotr Kadamczewski i Zdzisław Pietrasik. Sekretarz redakcji tak. i kierownik działu tak. kultury. Znasz ich wszystkich, tak. Yes. Piotra Adamczewskiego mniej ludzie znali, bo on wykonywał tą pracę w cieniu, a dzisiaj Pietrasika oczywiście wszyscy znali. Ty jako cudowną gestykulację. O, w każdym razie oni poszli do Baczyńskiego i powiedzieli, że. Młody, może i leniwy, może nieodpowiedzialny, ale zdolny, ale zdolny, żeby dać mu jeszcze szansę. No, I Baczyński zgodził się pod wpływem ich, że mam przez jakiś czas, kilka miesięcy, pisać teksty. I jeżeli będę przynosił w terminie, to będę się mógł ubiegać o przywrócenie do pracy. I wtedy następuje część naprawdę już czytowo bezczelna tej historii. Mianowicie, że ja wtedy, jak wyleciałem z tej roboty, oczywiście pisałem wtedy wszystko na termin, nawet przed terminem. Po prostu jak nigdy w życiu, nigdy wcześniej, nigdy później, nie już wtedy wpadłem na pomysł że ja to wykorzystam, że skoro i tak wyleciałem z roboty, że wrócę do Afryki. E, I zacząłem zbierać pieniądze w e, jakieś różne dziwne sposoby. To taki znowu patronite po, po znajomych. I kiedy Piotr Adamczewski przyszedł i powiedział, słuchaj, możesz przyjść na zarząd spółdzielni spółdzielna polityka, polityka, która tak. zarządzała polityką i ubiegać się o przywrócenie. O ja nie przebaczenie. O przebaczenie i o przywrócenie do tak, pracy. I ja nie powiedziałem tak. Pieckowi, którego uwielbiałem, co mi chodzi po głowie, bo wiedziałem, że się przerazi że będzie mnie od tego odwodził. Poszedłem na ten zarząd, tylko że powiedziałem, że bardzo dziękuję za możliwość przywrócenia do pracy, ale ja generalnie wybierałem się do Afryki, i że gdyby byli tak mili i mi jakąś kasę odpalili. Wiem, kręcisz głową, ja też. No soj... po prostu nie bywa Ja wiem, no wiem, wiem. Ja, ja mówię tak, jak, jak, jak ja bym był szefem i by przyszedł mi taki 20 tam siedmiolatek, to bym pokazał, gdzie są drzwi. Słuchaj. Oni byli... Piotrek Adamczewski myślałem, odpłynęła mu cała krew w twarzy, wiesz, był bliski zawału. E, potem powiedział, że mnie, chciał mnie udusić własnymi rękami, no ale się zgodzili, wiesz, i dali dali. E, nie pamiętam, czy to było 500 dolarów czy 1000 dolarów, ale była... No, ja po... widzisz, zawsze mieli klasę. No. Poważna osoba. Tak, nie no, to ja to po prostu wiesz... Yy, I dzięki temu pojechałem do Afryki nadal z kasą, yy, która wystarczyłaby mi de facto, wiesz, na 3-4 miesiące, ale potem to już bardzo intensywnie pomagałem szczęściu. To znaczy, już lecąc do Afryki, zgłosił się do mnie yy, yy, pochodzący z Polski dziennikarz holenderski, Sasza Malko, który pracował dla takiej holenderskiej polityki o nazwie Frye Nederland. I on mhm. przeczytał jakiś mój tekst, który się ukazał dosłownie chwilę wcześniej, już, w tym, już jak wyleciałem z pracy, oddany na termin, taki o popkulturowych aspektach współczesnych wojen. Gdzie ja wybrałem swoje doświadczenia różne z, z Kaukazu, z byłej Jugosławii, ale też trochę z Afryki poprzedniej pisząc generalnie o tym jak tutaj nie wiadomo co naśladuje co, czy film naśladuje wojnę, czy wojna naśladuje film, bo na przykład opowiadałem o wiesz, młodych chłopakach, którzy się wzorowali na Mad Maxie, a Mad Max się wzoruje na wojnach i się taka pętla albo to tak działa, a, tak. I tak dalej. I, i, no i, i on e, e, zapytał się, e, zaproponował, że przetłumaczy ten tekst na holenderski, a polityka znowu się zachowała wspaniale, to znaczy powiedziała, że e, wierszówka dla ciebie. A, a, a ci Holendrzy płacili wtedy, wiesz, 10-15 razy więcej niż, y, niż polskiej gazety. Taki był przelicznik. I y, ja dostałem te pieniądze już wysłane do y, Afryki, a potem jeszcze y, wysłałem tak na. A co mi szkodzi? Jak pisałem jakiś tekst z Ugandy i wysłałem do Polityki, od razu wysłałem też do, do Saszy, do Amsterdamu, i on też to przetłumaczył. Więc dzięki temu miałem, wiesz, kolejne Capital. pieniądze. Potem miałem taką historię, którą też wplotłem, do, do powieści, naprawdę, że yy, jadąc do Ugandy na dwa tygodnie, yy, bo na tyle miałem budżet, chciałem opisać tylko wybory prezydenckie, miałem namiar od kogoś z Kenii, yy, do kogo miałem namiar z Zairu, ale w każdym razie na holenderskiego dziennikarza w Kampali, stolicy Ugandy. Zadzwoniłem do niego, a on mi mówi, że o kurczę, szkoda, bo ja jutro wjeżdżam do Etiopii, ale choć szybki browar na mieście, tam mi dał namiar gdzie. Spotykamy się. Nie wiem, czy było to pod koniec pierwszego piwa, czy może w trakcie drugiego, ale powiedział, że generalnie sprawiam fajne wrażenie i że w sumie on zostawia puste mieszkanie, a raczej domek z ogródkiem w takiej dzielnicy niespecjalnej, a nie mniej jednak, i że jak chce, to może mi zostawić. Dla mnie to było, wiesz, ta, bo, dla mnie była droga Kampala wtedy i nagle mam za darmo chatę, yy, Masz Kapitalik z Holandii. Kapitalik z Holandii. Skutek był taki, że zamiast dwóch tygodni zostałem kilka miesięcy w, w, w Ugandzie. Yy, i, no I dlatego mówię, że bez tamtej historii nie byłoby tej książki, bo tam się wszystko zaczęło. A po co ci była telewizja? Czy to było tak, że marzyłeś o tym, żeby wystąpić w telewizji i chodziłeś na castingi? Czy nagle ktoś z telewizji wpadł, że ten facet, co go wywarili z polityki, co jeździ do Afryki, co robi tyle różnych rzeczy, to by nam pasował na przykład do takiego programu jak Agent? Wierzę prawie, bo to też Afryka. Zobaczył mnie Mariusz Walter, współzałożyciel TVN-u w telewizji, w TVP, jak opowiadałem o Afryce. Mm. I stwierdził, że ten typ coś ma. I pamiętam, jak dzisiaj y, y, sekret, recepcjonistka, sekretarka w polityce woła mnie, że właśnie y, dzwoni pan Mariusz Walter z TVN, no więc ja na baczność i y, y, zaprosił. Na rozmowę z pytaniem, wtedy tworzył TVN. To jeszcze było chyba przed powstaniem TVN-u. Mhm. E, I pytał spytał się, czy m, nie myślał, że coś może w telewizji. I zresztą e, wtedy Sandra Walter prowadziła jakiś program. I on mnie tam wysłał, żeby sobie mnie kamerę. Chyba tak. I żeby mnie kamera sobie obejrzała, nie nastąpił żaden ciąg dalszy, i byłem tym rozczarowany, po czym minęło nagle 2-3 lata, i telefon w sprawie agenta. E, I to się stało. I e, no dobrze, ale Powód? ten tego agenta, jak ci zaproponowano, to to jest format. Tak. Więc pewnie powiedzieli ci, no to wygląda taki, tak, a ty masz być taki a taki. Dostałem, dostałem e, od Edwarda Miszczaka, dostałem kasety ze szwedzkim formatem. i Szwedzki prowadzący był e, taki, e, taki bondowsko przystojny, ja, w ogóle z czym do gościa. On no, taki cool, a ja z tym wszystkim gestykulacjami, są tą twarzą jakąś. Więc, więc w ogóle wydawało mi się, że to jest nieporozumienie jakieś. No ale legendarna zdolność do przekonywania Edwarda Miszczaka, który potrafi każdemu mówić wszystko, łącznie z tym, że jestem, nie wiem, brunetem o wyglądzie Pierce'a Brosnana, spowodowała, że postanowiłem spróbować, a prawda była taka, że no tu zagrała chyba Próżność miała y, znaczenie. Znaczy, A może jest, też ambicja, że kolejne wyzwanie. Tak, ale też y, świadomość tego, że to jest po prostu wielka produkcja, z którą się wiąże y, wielka popularność, wielka rozpoznawalność. Znaczy y, nie ma co ściemniać. No, znaczy, jak y, y, się pracuje w telewizji, no, to jest to y, istotny element. I, y, to się pozuje na chodniku y, różnym przechodniom, którzy robią z komórek zdjęcia. Ale i, to, był, i to, było, no to było ekscytacja nowością, czyli tym programem agent, który był tworzony. No i takie właśnie połychtanie ambicji. I potem oczywiście było dno rozpaczy. To kiedy robiliśmy ten program w. w Pierwsza edycja była we Francji. Ja myślałem, że i byłem chyba najgorszym prowadzącym, to był koszmar. To był koszmar. Po prostu ja, ja byłem tak strasznie zdenerwowany i tak bardzo niedobrze to robiłem, że w końcu pewnego tam byli szwedzcy konsultanci, którzy widzą, co się dzieje. Powiedzieli do mnie, pamiętaj, że to jest telewizja nie na żywo, tu wszystko można pociąć i yy, yy, poradzili mi, żeby mówić yy, bardzo wolno, że będzie można pociąć. I z tego się zrobił jakiś yy, znak firmowy, w końcu nie pomontowali, yy, wyszło na to, że ja to mówię tak wolno, żeby wprowadzić w dygot uczestników, a to wynikało z mojego dygotu, wiesz. Yy, <laughs> yy, yy. Prawda była taka, że jak wróciliśmy do Polski, i program był yy, montowany, miał być emitowany pierwszy odcinek, yy, moi przyjaciele wszyscy chcieli... Organizować wspólne oglądanie, tak. a ja byłem tak przerażony, że wyjdę na idiotę, kretyna, nieudacznika, i wszystko, że coś tam ściemniłem, że nie mogę, i się zamknąłem sam w domu, żeby to obejrzeć. I wtedy zrozumiałem, na czym polega sztuka montażu, jak zawsze trzeba być miłym dla montażysty, ponieważ oni zrobili ze mnie fajnego prowadzącego. I ja zadzwoniłem do producentki Ewa, w ogóle nie poznaje siebie, ona, mnie to mówisz. My tu cudów dokonywaliśmy. No Ale taka była prawda, i to zrobili. Ewa zawsze mi groziła, że jak będę niemiły dla niej, to kiedyś wrzuci surówkę. No, dobra, dobra, ale jak potem prowadziłeś dzień dobry, TVN, to była surówka, bo to było na żywo. Ale to już nikt było... już nie montował tak, tego. Ale ten agent był tym polem bitewnym, tak. gdzie się przetestowałem, sprawdziłem i owszem, był strach. Pamiętam, że spotkałem Grzegorza Miecugowa, kiedy już miałem prowadzić e, z Kim Rusin e, pierwsze wydanie, Dzień Dobry TVN, powiedziałem, że jestem tym przerażony, e, a Niecugów e, nie jest człowiekiem, bo agenta dasz radę tutaj i powiedział coś a takiego. On prowadził wielkiego brata, tak, big Brothera. Ale, ale powiedział jedno, że zobaczysz, poprowadzisz kilka programów na żywo, nigdy więcej nie będziesz chciał prowadzić niczego nie na żywo. I to I, jest prawda. Rację, tak. I to jest prawda. Tak, e, ale nigdy nie miałem takiego stresa. E, e, tak bardzo się nie bałem, jak wtedy na początku tego agenta. Tam e, to było, aż mi, mi brak było tchu z, z przerażenia. E, więc, e, nie wiem, to po prostu prezes bardzo już zobaczył. Słynne wary, stwierdził. On się nigdy nie myli. Marcin, ja nie wiem, czy masz tego świadomość, ale namalowałeś swój portret teraz tak pięknie i tak szczegółowo, że już nie będę opóźniał e, e, tej przejścia do, do rozmowy o książce. Ona właśnie się ukazała. Czerwona Ziemia, wiesz, tak z daleka, jak popatrzeć na książkę, to w zasadzie można by uznać, że Marcin Meller napisał reportaż jakiś sensacyjny. Tymczasem to jest powieść. To jest y, y, literatura piękna, aczkolwiek jak czytałem tę książkę, to miałem silne wrażenie, że walczy w tobie dziennikarz z pisarzem. Że co prawda pozwalasz sobie na fikcję, ale ta fikcja jest tak y, mocno osadzona w tym, co widziałeś naprawdę, że w zasadzie trudno postawić granicę między tym, co jest wymyślone, a co jest prawdziwe. Ale w pewnym, Od pewnego momentu, nie od początku, ale też świadomie to robiłem. To znaczy. Bo też wyszedłem z założenia, że skoro przeżyłem ileś rzeczy w życiu, w tym właśnie w Afryce, widziałem nie chodzi tylko o wojnę, tylko w ogóle o rzeczywistość afrykańską, no właśnie, zwłaszcza wtedy w tym 96 roku, no to jakby po co y, y, Okej, okay, cała historia jest wymyślona. Ale ta, no, mam jak... tam wrażenie, że i twoje biograficzne się się, wątki tak, są tak, czytelne, tak, wiesz, tak, że to można. Oczywiście, tak, ale, ale postanowiłem świadomie wykorzystać e, własne e, doświadczenia, to co widziałem, to co przeżyłem, mieszając po prostu no bo to jest powieść, to jest fikcja, to jest powieść przygodowo-sensacyjna więc postanowiłem mieszać, e, wiesz, no, e, nie wiem, e, tak jak DJ, wziąć kilka kawałków, mhm. i je. Przemiksować razem. Albo wiesz, wziąć jakąś pociąć obraz yy, na, na kwadraty i je trochę przestawić, żeby się wyłonił z tego inny obraz. I robiłem to yy, świadomie i w pewnym momencie się po prostu. Znaczy, ja się w ogóle nie specjalnie bawiłem pisząc. Bo ja nie lubię pisać w sensie <średnio> siedzenia przed komputerem, bo, bo, bo się yy, naprawdę mnie to stresuje i męczy. Ale postanowiłem się zabawić w tym sensie właśnie. Przemontować jakby y, prawdziwy świat i zrobić z tego, z tego coś nowego, i tak. I wykorzystywałem po prostu y, 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 własne, własne, własne doświadczenia do tego, żeby napisać fikcyjną historię. Czy myślisz, że to, co wymyśliłeś w tej książce, mogłoby się wydarzyć naprawdę? Tak. To znaczy, w tym sensie, jak powiedziałeś, że, y, też, że mocno osadzona w rzeczywistości jest powiem, coś takiego, i to mówię tutaj do. Eksperta autorytetu. Jako maniak y, oglądam olbrzymie ilości, poza tym co czytam, y, oglądam olbrzymie ilości filmów, seriali, uwielbiam sensacje jako gatunek, y, czy po prostu komercję. Y, Gatunkowe kina. Gatunkowe, wiesz, uwielbiam cytat Sergio Leone, cudownego teraz znowu zacząłem oglądać dawno temu w Ameryce po raz 57. Wiemy on kiedyś, o czym mówisz. On powiedział kiedyś o sobie, że jest reżyserem klasy A, kina klasy B. To tak. jest dla mnie szczyt, panteon wszystkiego. Znaczy, łatwo jest zrobić durną strzelankę i łatwo jest zrobić pretensjonalne kino artystyczne. Ale zrobić... czasem bywa artystyczne, nie pretensjonalne. No, ale nie, okej, ja, okej. Okay, okay, okay. Ale chodzi mi tylko o to, że czasami jest tak, że moja żona, bo ja odpowiadam za repertuar sensacyjny w domu, mówi do mnie a nastaw jakąś w fajny mordobicie, żeby strzelali, żeby było inteligentne. A ja mówię, kochanie, nie ma. Albo, w... albo, tak? Obejrze... Nie. Obejrzeliśmy wszystko, co w tej dziedzinie jest dobrego, a co zostało wyprodukowane w tym roku, czy w poprzednim. I tu... Ale to ładne, że mówicie do siebie per kochanie. Po ilu latach? Piętnastu? Szesnastu? 16. 16. 16, 16. Przepraszam za wtręt, ale nie, nie mogłem się e, no okay. powstrzymać. E, I słuchaj, i, i a propos, ja mam taki coś, że jak oglądam nawet dobry serial, czy e, dobry film, a, a mi nie styka logicznie, mm -hmm. to po prostu zaczynam się strasznie zrzymać yy, i gadać yy, na głos. No nie, no Anka, no zobacz, no przecież to niemożliwe, no przecież to się kupi, nie szyma. A on mówi, Jezu, czy mógłbyś się uspokoić, dać ludziom oglądać, znaczy ludziom w sensie jej. Mówię, a co to ma znaczyć? To jest sensacyjny serial, ale, ale dobra, sensacyjny, ale dlaczego on zrobił to i to? I mówię zupełnie serio, ja też dlatego tak długo to pisałem, bo miałem naprawdę chciałem, żeby wszystko stykało. To znaczy, że. To co charakterystyczne, że redaktorka, która nad tym pracowała, zaznaczyła mi tam trzy rzeczy, że to wydaje się nieprawdopodobne. Nielogiczne, to tak. akurat było pra prawdziwe, to co ja widziałem, przeżyłem. Ale wszystkie te rzeczy, które wymyśliłem, tam od... Intrygi, żeby nie spoilerować, która się dzieje w roku 20. Od tam jakiejś tajemnicy z roku 96. Ja to wałkowałem na wszystkie sposoby. Zastanawiałem się po 50, mogło tak być, czy nie mogło tak być. Inspirowałem się, wiesz, czytałem różne, czego w ogóle nie ma śladów w tekście, ale czytałem jakieś, nie wiem, zapisy prawdziwych historii dziennikarzy. Tak. Się? Tak. Wiesz, dam ci przykład, jak wyglądało to u mnie w praktyce, w którymś momencie wymyśliłem, że mój bohater musi zostać ranny, kula postrzał... znaczy, rana postrzałowa. No i zastanawiałem się, jak żeby był ranny tak, żeby cierpiał, ale żeby mógł dalej uciekać. No to dzwonię do kolegi lekarza. Paweł, taka sprawa, opisuję mu moją potrzebę rany. On mówi, zwariowałeś? Jestem ginekologiem. No skąd, skąd ja ci mam powiedzieć? Dzwonię do, do chirurga. Zadzwoniłem do chirurga, chirurg mówi, lepiej pytaj patologa. Dwa dni to sprawdzałem, po to, że wiesz, tu tu, bo ja chciałem nogę i mi że noga jest ryzykowna, bo tam za dużo naczyń krwionośnych tam mięśnie i no tak dalej. No tak, jest... kwotach może wykańczyć. Więc, więc, yy, a tu to, jest co, jakaś dziura taka. Tu, ten... Bo to jest, wiesz, tu jest relatywnie, jak ci kula przyjdzie na wylot, to owszem, będzie bolało, wiesz, jest duży problem z ruchami rąk, ale nie umierasz, yy, jesteś w stanie sobie wiesz, zawiązać tu koszulkę nawet iść dalej. No, chyba, że ci się omsknie do serca. No ale, yy, no nie, 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 to właśnie chodziło, że wiesz, że na serce masz Że po prawej, ja przepraszam, właśnie, bo wiesz, to prawa, lewa. Lewa, no, a tak, tu. Tak. E, poza tym to mi dawało potem taki wątek, że można to wykorzystać, że ciągle ktoś tego mojego bohatera wali po ramieniu, wiesz, tak. no tak, tak i, to, i go boli i, wtedy. I go boli. E, ale też druga sprawa była taka, no niby detal, detal, ale że w którymś momencie moi bohaterowie uciekają przed inną napaścią, chłopak i dziewczyna. Mhm. I nagle, wiesz, chyba wrodzony gentleman się odezwał i się tak zastanawiał, czy on ją powinien puścić przodem, jak tu strzelają, czy ją wziąć, z, za rękę, przypominający taki plakat, jak Clive, nie, nie, George Clooney ciągnie Nicole Kidman. I czy, to, czy on powinien ją ciągnąć z tyłu? I tak myślę, myślę, myślę. Dobra, dzwonię do kolegi, który robił wywiad rzekę z pułkownikiem Przepiórką, byłem szefem gromu i mówię, Dominik, jak oni uciekają, to kto kogo powinien y, ciągnąć? On mówi, zwariowałeś, a się, skąd ja mam wiedzieć? Ja mówię, <laughs> no z <mój> kim ty sami spędziłeś <laughs> czas? On mówi, a musisz to w ogóle y, dokreślać. Opowiadam te dwie anegdoty tylko po to, że ja naprawdę y, poświęciłem wiele czasu na to, żeby wałkować to na różne strony, czy to byłoby prawdopodobne, czy nie. I to zarówno e, to, gdzie wymyślałem reakcję na przykład, nie wiem, żony głównego bohatera na jego decyzję o wyjeździe do Afryki, po takie e, sytuacje właśnie, wiesz, e, no już czysto sensacyjne, po prostu jakieś pogonie, strzelaniny, czy elementy intrygi. E, to, to, to był chyba jeden, jeden z takich... E, Motorów napędowych, że to musi być. Yy, ja muszę być przekonany o tym, że to wszystko jest spójne, że mogłoby się wydarzyć nawet, co wymyśliłem. Marcin, ale zobacz teraz. Wydajesz książkę Czerwona Ziemia, która jest. Sensacyjną książką, y, przygodową, y, no, beletrystyką, mocno osadzoną w realiach jest 2022 rok. Trwa wojna w Ukrainie, a Ty, człowiek, który jeździłeś dookoła świata w poszukiwaniu wojny, który zwiedzałeś Afrykę w poszukiwaniu czegoś wyjątkowego, masz tu zaraz, za granicą, coś tak ważnego i uciekasz w fikcję. Czy właśnie chciałem Cię zapytać, czy to, czy to ABY nie jest ucieczka ze świata, w którym naprawdę żyjemy? Nie. Cały czas pracuję jako dziennikarz, robię program i jeśli chodzi o wątki ukraińskie, to wydaje mi się proporcjonalnie robię jak mało kto. Co, co do wyjazdu na Ukrainę, ja już swoje, jeśli chodzi o wojny, wyrobiłem. I to jest świadoma decyzja, wiążąca się choćby z sytuacją rodzinną, dzieci, etc. I nie, nie, nie pojadę na wojnę świadomie jako, jako reporter. Natomiast ta historia Czerwonej Ziemi, no to teraz się ukazała, ale siedziałem nad tym dosłownie dwa pół roku, bo zacząłem pisać pod koniec 19 roku, a w głowie to ja ją miałem dużo dłużej, dlatego że to się tutaj punktem początkowym była nie Afryka, tylko Zbiegło się to w czasie, to znaczy jak zostałem ojcem, późno, w wieku lat 44, w tym wieku jak mój tata, to ja miałem już 18, tak? a ja tutaj dopiero zostałem ojcem. Więc zostaję ojcem, jednocześnie słyszę jakąś taką historię, o, tak, ktoś mi opowiada ojciec i syn, ojciec, który porzucił syna, jego matkę i po latach, jakby zdał sobie sprawę z błędu, no z matką już wiadomo, nic się nie dało naprawić, natomiast próbuje nawiązać kontakt z dzieckiem. To jest główna oś tak. bohaterów tak. yy, twojej no książki. I, I ten syn mu pokazuje po prostu środkowy palec, yy, no bo nie chce mieć z nimi nic wspólnego, się obudził nagle zanim jest nastolatkiem. Miałem kolejne lata, on jakoś nawiązują tą relację i tam się potem dzieje coś, coś niedobrego. Ale nie opowiadaj wszystkiego. Nie, 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 nie. nie. Ja chcemy, nie... żeby przeczytali A, ale ja Nie Ja nie opowiadam teraz, ja pytam historię. A tę historię, którą tak, usłyszano. Zasłyszano, zasłyszano. I chodzi mi o to, że ta historia w połączeniu z tym, że ja byłem bardzo podekscytowany moim ojcostwem, To znaczy, ja byłem wyczekiwany, upragniony, chciałem być ojcem, i w ogóle to najfajniejsza rola życiowa w moim życiu. Myśl o tym. I od razu nastąpiła dodatkowa, po pierwsze, weszła na psychikę ta historia i od razu zacząłem się zastanawiać, czy gdybym ja został ojcem, mając lat 20 parę, co by się stało? Znaczy, wiesz, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Ale ja wiem, jak ja byłem, jak miałem 20 parę lat, no, człowiek impreza po prostu, od imprezy do imprezy, właśnie zawalający, zawalający terminy w polityce, bo się tak bawił na imprezach disco, polo, że nie tekstu. Wiesz, organizujący cały czas imprezy przebierańców, albo właśnie chcący wjechać do Afryki, albo coś tam, albo coś tam. I, i, i zacząłem myśleć o właśnie historii alternatywnej, gdyby. Gdybym ja został takim zupełnie nieprzygotowanym ojcem. I, wtedy, i, I to mi odpaliło, że to jest temat na, 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 na opowieść. No. I, i, I bardzo szybko doszło, bo to jest punkt, wiesz, startowy, to, to wiadomo po trzech stronach, że, że ten mój bohater, Wiktor, nawiązał wreszcie ten kontakt ze swoim synem i ten syn jego śladami idzie do Afryki i przestaje się odzywać. Nie jest porwany, nie, po prostu przestaje się odzywać. I ten ojciec, który jest ugotowany. nie ja, ja jednak opowiadasz tę swoją książkę. Ale to, to, to są pierwsze strony, ja nic nie spolieruję. Wiesz, to u mnie jest dynamiczna akcja, jest po prostu. Um, ale i chodziło o to, że. I, I wiedziałem, że ten syn musi zniknąć w Afryce. Ze względu na to wszystko, co opowiadałem, bo tam spędziłem tyle czasu i, i mam tyle niewykorzystanych, wiesz, historii, et cetera, et I, I ten pomysł miałem, wiesz, z 8 lat temu e, i po prostu gadałem znajomym, to wszyscy mówią, to pisz, a ja. A ja miałem, wiem, w środku jakiegoś takiego stracha, że, że ja nie potrafię. Że ja dziennikarz, nie pisarz. Dokładnie, ale naprawdę, naprawdę. No. Bo zwłaszcza, że widziałem, jak dziennikarze próbują pisać powieści, rezultaty nie są do końca dobre. Bałem się, że nie podołam, a że będę oceniany i tak. Istnąłem I te swoje opowieści. I w zasadzie, już pracując w wydawnictwie, jako dyrektor wydawniczy w będę mu wdzięczny zawsze. Mój były ówczesny prezes Krzysztof Leśniewski po prostu powiedział już. Jedź do tej Afryki. Bo ja też mówiłem, że musiałbym pojechać do Afryki właśnie żeby po 24 latach, bo to chciałbym, żeby tak mój bohater wracał, powiedział jedź, już nie mogę tego słuchać. Jedź, jedź, jedź. I on de facto e, e, wypchnął mnie, a kiedy mnie wypchnął do Afryki, to z kolei e, Anna david Meller, e, żona moja, powiedziała, że jeżeli teraz nie napiszesz tej powieści, to ci urwę i tu wymieniła e, parę istotnych szczegółów mojej e, osobowości. E, no i wiesz, i. i, i i już musiałem, no. I, yy, i trwało to też za długo, bo potem lockdown, ale odpowiadam tylko na to, że, wiesz, ta historia powstawała długo, być może za długo, ale w końcu powstała, wiesz, i to, także to nie jest eskapizm, to jest, yy, to jest naprawdę coś, co się działo we mnie i i poza tym miałem Coś takiego, że wiesz, całe życie w sumie się utrzymując z pisania, że dla mnie ta powieść to było taki wiesz, taki szczyt, taki wiesz, jakby powiedział Tomasz Hajto, truskawka na torcie, że to po prostu taka królewska dyscyplina, że, że i podziwiałem bardzo jak poznawałem pisarzy, że wiesz, że wydawało mi się to, że nie przeskoczy. Naprawdę siedziało to we mnie jak czasem na spotkaniach, w bibliotekach, życzliwi mi ludzie pytali się właśnie, czy jestem człowiekiem spełnionym, no bo tyle rzeczy robiłem w swoim życiu. I ja zawsze wiedziałem, że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, że tak. coś tam odpowiadałem, że, że jeszcze wszystko przede mną i tak dalej, a tak naprawdę chodziło o to, znaczy, że, 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 że dopóki nie napiszę powieści powieści po Bożemu, to będę miał takie poczucie, że wiesz, że czegoś nie, że czegoś nie zrobiłem. Marcin i to jest właśnie dokładnie twoja tajemnica i tajemnica twoich sukcesów. Ty jesteś uczciwy, mówisz do końca to, co chcesz powiedzieć, takie rzeczy, których większość pisarzy by nie powiedziała, bo by się tego wstydzili, na przykład tego lęku, tej niepewności, czy dam radę, czy jestem pisarzem, czy dziennikarzem. Jest to w tobie i dlatego kolejni ludzie mówili jedź do Afryki, dlatego ci dawali pieniądze albo pomagali, bo jest w tobie ta kula energii, takiej uczciwej energii. I tym bardziej ci dziękuję, że przyszedłeś dzisiaj, żeby ze mną ja porozmawiać. Ja bardzo dziękuję, bo, bo to, jest, a tym, to jest właśnie to, od, od czego zaczęliśmy. To jest tyle przecięć i kontekstów. Rozmawia z dwóch byłych naczelnych Playboya. Za... Właśnie, o Playboyu dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale to jest na następną rozmowę. E, to, to mogę <laughs> tylko powiedzieć, to będzie taka e, hermetyczna informacja, ale zaraz wytłumaczymy, dosłownie wczoraj? Przedwczoraj byłem rano na śniadaniu w Sopocie u Beaty Milewskiej i Tomka Zięby. To byli nasi byli prezesi, e, którzy, którzy wprowadzali Playboya do Polski. Zatrudniali najpierw Tomka, potem zatrudniali mnie, i to było, to było urocze, że e, a wiesz dlaczego to jest jeszcze? I to będzie puęta. Pierwszą osobą, naprawdę pierwszą osobą, nie spoza rodziny, która zawsze uważa, że jestem zdolny i tak dalej, ale Beata Milewska, czyli nasza była prezeska, kiedy byłem naczelnym Playboya, ona mówiła, Marcin, ty musisz pisać fikcję. Ty po prostu pisz fikcję, bo ty masz do tego talent. A ja w ogóle nie wiedziałem, dlaczego ona to mówi, rozumiesz? E, i, e, I kiedy w końcu napisałem, to oczywiście była jedną z pierwszych osób, której wysłałem z dedykacją, że napisałem no, byłaś pierwsza, która mi to mówiła, więc masz, proszę, dziękuję. Pięknie. I znowu się potwierdziło, że ludzie w ciebie wierzą i, tak. i cię namawiają, żebyś robił to, co robisz. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. I jeszcze raz. No. Na program zaprosił Pilsner Urquell. Nic nie pobije, oryginału.